Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam na Daily Vloga. Mam obie ręce tutaj, aż mi tak dziwnie, bo zazwyczaj trzymam aparat w jednej ręce po prostu. A znów nagrywamy iPhone'em, ponieważ znów musiałam zawieźć z przyczyn tych samych aparat do naprawy, ale to nikogo w zasadzie nie interesuje poza mną i panem, którego naprawia. Tyle, dziękuję. Zapraszam na vloga, dzisiaj mam głównie domowe rzeczy do ogarnięcia, więc coś, co lubicie najbardziej. Na pewno będzie jakieś sprzątanie, pogadanki, coś sobie makijażowo przetestujemy. Na bieżąco będę Was informowała, co się dzieje i co robię. Mam nadzieję, że miło spędzić czas. Tyle. Ja oczywiście dzień jak co dzień, czyli jadę zawieźć moją córkę do przedszkola. Nie chcę nic mówić, nie chcę zapeszać, natomiast to jest chyba pierwszy miesiąc ever w całej naszej historii przedszkolnej. Pierwszy miesiąc od prawie 2 lat, który przechodziła calutenki, dzień w dzień, dzień w dzień. Były tylko w sierpniu 2 dni świąteczne, w sensie jeden świąteczny, a jeden taki wolny. No to teraz wtedy nie była, a tak to szaleństwo. Jesień idzie. Jakby wiecie, balans musi być, dzisiaj chodzi. Zobaczymy wrzesień, październik, listopad, moje ulubione miesiące. W roku, luty, idę, wspieram się, bo trzeba jechać. Wróciłam, zrobiłam drugą kawę i zabrałam się za jakieś tam pracowe tematy. Zawsze przy środzie, czwartku, max, układam sobie plan na przyszły tydzień. I to są takie największe rzeczy, które muszę zrobić. W sensie głównie najważniejsze jest to, żeby zapisać zobowiązania, które mam wobec innych, czyli coś wychodnego zrobić, tak? Jestem gdzieś umówiona, to wtedy to zapisuję. Ewentualnie jak mam właśnie jakiś materiał oddać dla klienta, też to zapisuję, bo to jest ważne i nie wolno zawalić. Jak, o ile można zawalić swoje sprawy, to strasznie nie wolno zawalać rzeczy dla innych ludzi, tak ja uważam, bo to jest brak szacunku do drugiego człowieka i do grafiku drugiego człowieka. Także to zawsze musi się w planie tygodnia znaleźć, ale też wpisuję sobie, jakie filmy mam nagrać, kiedy mam opublikować, kiedy, zawsze publikuję w te same dni, ale wiecie, wpisuję sobie co w jaki dzień jest, żeby mieć taki pogląd. To są dosłownie po 3-4 rzeczy dziennie max, ale właśnie takie najważniejsze punkty, o których zapomnieć nie wolno. Robię to na komputerze, w notatniku, żeby po prostu mieć wgląd co i jak. No i właśnie teraz już mi zostało tylko ogarnąć tutaj przyszły tydzień wrześniowo. W sobotę 2 września, czekajcie, muszę sobie popatrzeć co i jak to jest. A nie, to vloga oglądacie już po tym, że było mierzymy, ale właśnie chciałam się przyjechać w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy dam radę, ale może dam radę w środę. No, przyszłą środę do Primarka i w końcu zrobić właśnie przegląd Primarka, jak to wygląda w Polsce, jakie są ceny, może jakiś haul, taki właśnie, no przegląd po prostu. A, i trudnych pytań bardzo dawno nie było, więc pomyślałam, że właśnie też te trudne pytania nagram. Także muszę to zapisać, ogarnąć co, w który dzień poukładać, żeby właśnie się nie zawalić, tylko wszystko pięknie mieć pod kontrolą. Także trudne pytania i Primark możecie się spodziewać, no chyba, że wyjątkowo nie będę miała jak się do tego Primarka dostać, w sensie będę, nie, dam radę, chcę, jestem bardzo ciekawa, chcę tam pojechać, także wpisuję to na przyszłą środę. Zabrałam się za trening, już jestem nawet przebrana, ale jeszcze słuchajcie, szukam jakiegoś szybkiego przepisu na sernik na zimno. Nigdy w życiu go nie robiłam, ale to będzie mój pierwszy raz. Jutro mamy gości, a to w zasadzie Hania ma gości, a ja razem z Hanią mam gości. Ostatnio Wam mówiłam, że idzie pierwszy raz do koleżanki. No i skończyło się to tak, w sumie w tym vlogu też Wam mówiłam, że my jako mamy, rodzice, bo nie tylko mamy, tam było 6 dziewczynek, też byliśmy zaproszeni, też siedzieliśmy, no i tak wiecie, 6 osób, no to taka rundka idzie, więc teraz my jesteśmy 3 w kolejce i jest nasza rundka. No i właśnie coś fajnie by było przygotować i dla mam, i dla dzieciaków, więc stwierdziłam,
wspomniałam, że taki sernik z mascarpone, uwielbiam mascarpone. Wygląda to prosto, bo jest, może nawet dzisiaj go zrobimy, bo jest niby serek waniliowy, mascarpone i po prostu galaretki i to ma stężeć i tyle. Mam nadzieję, że tak będzie. Mamy też dużo swoich malin, więc właśnie myślałam, że wykorzystam te maliny. No, jak się uda, to dzisiaj pojadę też na zakupy, wiecie, jakieś tam przekąski, ciasteczka, popcorn, takie tam. No, pewnie będą tak 2-3 godzinki, no ale dzieciaki cały czas latają, dziewczynki. No i wiadomo, że coś przekąsić, a my też coś do kawki, żeby było. Także ja zobaczymy, jak się sprawdzę jako pani domu taka. Wiecie, do nas zawsze przyjeżdżają znajomi, wszyscy się czujemy tak luźno, tak swobodnie. Każdy samą obsługę ma w moim domu, może się czuć u mnie jak chce i tak dalej. No czasami mi się zdarza tak typowo gościć gości. Nie czuję się w tym jakoś tak bardzo pewnie, bo trochę się stresuję zawsze. Ale myślę, że sobie jakoś poradzę. Mam nadzieję, że mi tylko ten sernik stężeje. Dobra, także może właśnie zrobimy dzisiaj jakieś takie zakupy na imprezkę. Hania mówi, że to jest imprezka. No ja wiem, no takie po prostu miłe popołudnie. Dziewczyny, jak już mówiłam, są super, także bardzo miło posiedzieć, ale ja już chcę zaproponować, żeby ta druga rundka ewentualnie, jeżeli będzie, to żeby na przykład była bez rodziców. W sensie ja jestem otwarta na to, żeby te dzieci tu zostały i ja ich przypilnuję. Dobra. Trening. A chciałabym sobie dzisiaj posprzątać górę. Posprzątać górę, a jutro dół i właśnie zrobić te zakupy na jutro i może weźć ten sernik. Zobaczymy. Także tak jak mówiłam cię tak bardzo do mnie. Jeżeli ktoś kiedykolwiek pomyślał, że Cleo jest duża, to nie, moi drodzy. Przedstawiam wam, jak to się nazywa, Szajbusa. Szajbus, wel gruby, wel rudy. Znalazł sobie idealne miejsce, że ty się tu zmieściłeś na tej półce, to jest niesamowite. Grubcio, kić, kić. Ty to jesteś, wariacie. Słuchajcie, Szajbus tak tu się schyliłam do jego wysokości. Szajbus jest kotem naszej znajomej i jest u nas na chwilę, niestety tylko nie wiem jak go oddamy. Szajbunio, to jest kocisko, to jest prawdziwe, o, prawdziwe kocisko. No proszę, tu szybkie porównanko. Jest Cleo, uważana przez niektórych z was za dużą. Obracamy się. Jest Szajbus. Szybko się przenosi, ale milutko się będzie z nim malowała. Cześć. Dobra, dzisiaj testujemy sobie korektor Expert. To się nazywa korektor rozświetlający z Glam Shopu. Jakaś nowość. I tu są kolory jakieś, tylko nie wiem jakie, bo nie umiem nawet tego znaleźć. Gdzie to może... O, nie wiem. O, nie wiem. A tu jest jakaś dwójka, jedynka, trójka. Celujmy w dwójkę. Szkoda, że właśnie nie widać kolorów, dopiero trzeba wykręcić, no bo ja to nie lubię otwierać wszystkich rzeczy. Wiecie, wybieram to, co mi pasuje. Kręca, nie kręca. O! To, co mi pasuje, sobie wybieram, a resztę oddaję dalej. O, dwójeczka dość jasna. Dobrze, że nie otwierałam jedyneczki w takim razie. Może nawet by była trójeczka, ale szkoda mi po prostu. Mam tyle kosmetyku. Już wyrosłam z tego, żeby, wiecie, otwierać wszystko. Bo używam i tak naprawdę niedużo. Stosunkowo niedużo. Już te czasy, kiedy muszę mieć, kolekcjonować, mieć, nie mogę się pozbyć, bezpowrotnie chyba minęły, nie? Bo już nie wydaje mi się, żeby mi się tak życie przepriorytetowało, że jeszcze wrócę do takiej ilości kosmetyków, jak to było jeszcze kilka lat temu. Ale korektor, zobaczcie, nawet krycie ma. I czy rozświetlenie? No nie wygląda jakoś ciężko i matowo pod tym okiem, ale też nie jest to chyba nie wiadomo jakie rozświetlenie. Chociaż tak, no, zrobiło się ładniej. Zrobiło się ładniej i lżej pod okiem. Także... Nawet nie muszę chyba nic dokładać. Ale pomyślałam sobie jeszcze, że przetestujemy tutaj to konturowanie od AA Wings of Colors. Ostatnio testowałam z wami ten róż i chyba to było tutaj we vlogu, tak mi się wydaje. Rewelacyjny jest. Bardzo chętnie sięgam od tamtego czasu po niego. Natomiast z tej serii wyszło jeszcze konturowanie, reszta konturowania, czyli bronzer
rozświetlacze i róż. Tu też było dużo więcej tych kolorów, tylko ja jak dostaję przesyłkę, to od razu robię selekcję, co nie jest takie za bardzo... Wybieram coś, co jest najbardziej moje, a resztę oddaję. I wy często piszecie, Aśka, zrób na przykład swatche wszystkich kolorów, albo pokaż, jak wygląda ten kolor. A ja wolę, żeby ten kosmetyk na przykład powędrował do Was na rozdaniu, albo do kogoś, komu bardziej się przyda, niż do mnie, która tych kosmetyków ma. Tyle. Także robię selekcję na dzień dobry i po prostu, no wiadomo, trochę sobie zostawiam, nie? Ale jak ktoś ma cztery kolory, to powiedzmy 50-50 się dzielę z kimś innym. Później dopiero decyduję z kim. Dobra, zrobię sobie aż do etapu konturowania i widzimy się zaraz. No dobrze, to sprawdźmy sobie najpierw bronzer. Magdalena Pieczonka, Skincare Makeup. Ja mam kolor 2, Natural Bronze, ponieważ ja jestem raczej z tych ciemniejszych. Tak się zawahałam przez chwilę, bo też nie mam tej karnacji takiej ciemnej, ale wiecie, wydaje mi się, że są dużo bledsze właśnie dziewczyny niż ja, więc tak na czuja zostawiłam sobie 2 i dobrze zrobiłam, bo wcale nie jest aż taka bardzo ciemna, zobaczcie. Ja myślę, że to będą fajne produkty. Ten róż mi się tak spodobał, bo on ma tak piękną pigmentację i jest bardzo trwały, że właśnie mam nadzieję, że to będzie dalej z tymi kolejnymi produktami. Ale zupełnie mam wrażenie, że kiedy nakładam bronzer, to zupełnie mi się zmienia twarz. Ale to jest taki przeskok z takiego płaskiego ziemniaczka do takiej opalonej fryteczki. Nie, dobra, nie wiem czemu mi się skojarzyło, bo wczoraj oglądałam ten potato make-up u Ewy. To chyba z tym mi się skojarzyło. Nie wiem. Róż mam taki bardzo dziewczęcy, lekki, błyszczący, Fancy Pink 01 się nazywa ten róż. I to w sumie tak wszystko ładnie błyszczy, że tu nawet nie trzeba by było tego rozświetlacza, ale tego przetestuję. Rozświetlacza zostawiam sobie 2. Ten jest taki bardziej jasny. Champagne Glow i Golden Glow. I to jest taka Champagne Glow czy Golden Glow? Jest to naprawdę duży dylemat. Zawsze. To wezmę ten szampański tym razem. Bo ostatnio właśnie tak w złotku się kręcimy. No, powiem Wam, że to jaka tu idzie tafla i to jak on jest taki smooth, to jest naprawdę bardzo ładne. Jak to jest smooth, miałam po polsku, wiem, że wiele osób, język polski, rej się w groby przewraca, gładziutki. Staram się, ale wiecie, ten język tak ewoluuje, że niektóre rzeczy, zwłaszcza w makijażu, kiedy my oglądamy i wyrośliśmy my, polscy youtuberzy, na właśnie tych amerykańskich youtubach, to niektóre słowa w takim słowniku, na przykład makijażowym, łatwiej jest po prostu użyć słowa angielskiego. To jest bardziej naturalne, no ale jakby rozumiem te zarzuty, więc bardzo gładki efekt dał ten rozświetlacz. Voilà, proszę. Idę na chwilę na Instastory coś pogadać. I nie wiem, chyba zacznę się zabierać ze sprzątania, ale to zaraz się zastanowię.
miałam co prawda posprzątać górę, ale zeszłam zrobić obiad, bo to jest najważniejsze, żebyśmy mieli dzisiaj co jeść. Czemu mnie taka czarna ta kawa wyszła? Kawę. Coś mi cieknie. Miała być biała, a wyszła taka strasznie ciemna. Ktoś mi coś poklikał tutaj? Jak widać za mną biedroneczka, próbuję dojrzeć co jest w przecenie, na przecenie, to nie wiem co to jest, winogrono, śliwka. Idę na drobne zakupy, bo wszystkie takie rzeczy normalne do jedzenia mamy, ale chcę dokupić itemsy. Rzeczy, składniki do tego ciasta, do tego sernika na zimno. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Może go zrobię właśnie dziś, żeby było bezpiecznie, żeby zobaczyć, czy wyjdzie. I to nie jest raczej skomplikowane. Sernik na zimno, nawet tego się nie piecze, nie? Więc powinno być prosto. No i jakieś tam przekąseczki, storebeczki i jakieś owoce. Tak, żeby po prostu jutro ugościć gości. Tyle. Czekaj. Uwaga. Czekaj, bo to... Co, dotknęłam cię? Nie. Ale mamo, tutaj mnie nie boli, bo nie boli. Pomyśl jeszcze. Bardzo szybko to jest? No, bardzo szybko. Dobra, czekam aż wystygnę, tak? Tak. Ale tutaj mnie nie boli. A zaraz boli. Cię zawalę. No to nie dotknę. Ale to mnie nie boli. Teraz cię zawołam, będziemy wykładały biszkopty, ok? Na formę. I po prostu układamy biszkopty, jeden obok drugiego masz. O, tak. Mama, a czemu tak mamy? No bo to będzie taki spód nasz. Żeby okay. Nie trzeba było piec, sernika na zimno. To się układa biszkopty. No, ja z tej strony, a ty z tej. Dobra. Ładnie zmiękną i będzie pyszne ciasteczko. No, jeszcze jeden ostatni dech. No. Jeszcze chyba się będą jakieś działy ciastka, ale to już nie moje, strasznie maślane będą. To już nie moje kwestie, ja nie piekę. Ja zrobiłam na zimno dziś. Czekamy jeszcze, aż to stężeje, wylejemy kalaretkę, damy malinki i gotowe. Ale masa jest naprawdę bardzo dobra. A trochę za mało malin, to przyszłam pozrywać. Jeszcze taki pojemniczek. Ludzie, wczoraj wszystko oberwałyśmy, a dzisiaj znowu zatrzęsienie. No ale nie ma na co narzekać. Dobrze, że są. Dlatego ten sernik, bo pomyślałam, że właśnie fajny będzie z tymi swojskimi malinkami. Mam jeszcze trochę jagódek, no bo wiecie, im więcej owoców, tym lepiej wygląda. Pięknie, jeszcze tylko został ostatni etap, zalanie czerwoną galaretką, która też już jest gotowa, tylko musi się ostudzić. Koniec na dzisiaj. Chciałam powiedzieć, koniec vloga. A jeszcze muszę zalać galaretkę i położyć Hanie. To są dwa moje obowiązki na dziś. Natomiast chciałam powiedzieć, że podziwiam wszystkie osoby, które nagrywają codziennie vlogi, bo ja to bym Was chyba zanudziła. Bo jak patrzyłam na ten dzisiejszy materiał, to same nudy. Natomiast prawda jest taka, że wrzesień, październik, listopad, zostały 3 miesiące i ja też będę kręciła codzienne vlogi. Do Vlogmasa, słuchajcie, zostały 3 miesiące. Także są ogromne plusy jesieni.
I ja już widziałam, że u Glam Pauli pierwsze kalendarze się otwierają. No w sumie tak, wrzesień, październik, listopad. I już, to już zaraz trzeba będzie o tym myśleć. Jeszcze miesiąc został i później już październik, listopad, to już trzeba o tym myśleć. Więc straszne to jest, jak ten czas... Straszne. Dobra, ale nie. Nie o tym, bo miało być przyjemnie, a to już wchodzimy na gruby kaliber znowu. Natomiast no cieszę się na vlogmas. Pewnie, że się cieszę. Tak mi przyszło właśnie do rozważania o tym, że vlog nudny, a później, że codzienne vlogi, a później, że przecież codzienne vlogi zaraz. Tyle. Mam nadzieję, że pomimo tego, że nudno, to i tak było przyjemnie. Ja wiem, że takie właśnie materiały lubicie. Tyle. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę i za towarzystwo. Pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.